Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w tym intymnym gronie w progach naszej Białej Synagogi, żebyśmy razem rozpoczęli Dzień Pogranicza w Książkach. Tak się troszkę bawimy, nazywając poszczególne części tych dni pierwszych majowych, starając się stworzyć taką opozycję czy alternatywę do pogranicza w ogniu. Zaczęliśmy od pogranicza w bajkach wczoraj, gdzie tutaj rzeczywiście szpilki nie można było wcisnąć w synagodze do oglądania bajek stworzonych przez nasze dzieci na temat tej ostatniej, czwartej kolekcji związanej z opowieściami krasnogródzkimi. A dzisiaj chcemy ten dzień zrobić w książkach, z książkami. Jutro będzie dzień pogranicza w dialogu. Ja chciałem dodać w nawiasie w ogniu dialogu, ale mi wycięto to sformułowanie. A potem będzie jeszcze pogranicze w literaturze w naszej kawiarni. Piosenka o porcelanie już w Krasnogródzie. Z książkami Leszka Szarugi i Doroty Sieroń-Galusek. Dzisiaj naszym szczególnym gościem będzie Iwona Chmielewska, która będzie prezentowała im swoje książki i opowiadała o tej pracy o godzinie 17. I to będzie najważniejsza część dzisiejszego dnia związanego z książkami. Będziemy naprawdę słyszeli opowieść o najpiękniejszych książkach na świecie, jakie robi Iwona Chmielewska. A teraz pomyśleliśmy, że zaprezentujemy Państwu, czy opowiemy troszkę o książkach, które się ukazują w pograniczu, o ich nowościach, o tym, co nowe. Ale też, żeby sobie opowiedzieć o różnych historiach związanych z wydawaniem książek i zajmowaniem się książkami w pograniczu, bo to jest ważna część naszej pracy pogranicznej. Książka, literatura, pisma, które tworzymy, jakoś od początku stało się jasne i oczywiste, że budując tą pracownię pogranicza naszą, musi to być związane z książkami. Po pierwsze z tego prostego względu, że gdyby nie książki, to my byśmy w ogóle tutaj nie przyjechali do Sejm i nie stworzyli ośrodka pogranicza. Książki zbójeckie są za to odpowiedzialne, które mieliśmy tutaj w plecakach, kiedy żeśmy przywędrowali po raz pierwszy na to pogranicze. Były to książki Miłosza oczywiście, ale też Stępowskiego, Wincenza, Konwickiego, Węclowy i wielu innych autorów, którzy tworzyli ten mit pogranicza w literaturze. Mit, z którym zetknęliśmy się jako czytelnicy książek i jako ludzie, których ja nazywam praktykami idei, czyli ludzie, którzy czytając książki starają się później wprowadzać je jakoś w życie. I ten mit, tą opowieść literacką praktykować w życiu. Tak się narodził ośrodek pogranicza. Mogę powiedzieć, że to była właśnie taka próba, ciągle jest, praktykowania w konkretnej rzeczywistości pewnej opowieści, pewnej tradycji, która przez książki, dzięki literaturze została przechowana. Oczywiście nie tylko, ale książki tutaj spełniły bardzo ważną, istotną rolę. I staramy się im być wierni w związku z tym i tą opowieść kontynuować. Staliśmy się wydawcami, staliśmy się redaktorami dwóch pism. Jednego, które nosi nazwę Krasnogróda. I to jest pismo, które wydawaliśmy
od chyba 93 roku, aż do momentu, kiedy nie zajęliśmy się Krasnogrodą w rzeczywistości, czyli kiedy pomyśleliśmy i podjęliśmy to zadanie, żeby wziąć się za odbudowanie tego miejsca pod Sejnami, dworu krasnogródzkiego i odrodzenie tego miejsca. Nie wiem, czy, i to jest kwestia otwarta, czy Krasnogróda jako pismo powróci do życia jeszcze i jak już to miejsce jest już żywe i czynne, czy nie będzie takiej potrzeby, czy woli, żeby powrócić do wydawania też pisma Krasnogróda. Ostatnio się pojawiły takie głosy i nawet wydawcy, którzy chcieliby się tego podjąć wspólnie z nami. W każdym razie jest tak, że Krasnogróda jako pismo od jakiegoś czasu jest zawieszone, niewydawane, natomiast samo miejsce żyje. A drugie pismo, które wydajemy i przygotowujemy wspólnie z mieszkańcami Sejn i Sejneńszczyzny, to jest Almanach Sejneński, redagowany właściwie w dwóch językach, polskim i litewskim. Każdy tekst almanachu ma swój skrót czy opis też w języku litewskim. Jeżeli drukujemy poezję czy literaturę, to ona zawsze dwujęzycznie się pojawia. No a przede wszystkim wielu redaktorów, tłumaczy i ludzi zaangażowanych w tworzenie almanachu sejneńskiego jest z tego naszego litewsko-polskiego pogranicza. I to jest taki rocznik, który jest przez nas przez cały rok. Troszkę tak jak wczoraj dzieci opowiadały o tym, jak przez cały rok tworzą opowieść animowaną, film animowany, że to jest długa, żmudna, codzienna praca. Tak ten almanach jest też złożony z takich wielu mikroelementów, mikrohistorii, opowieści tego pogranicza, w których niektórzy po raz pierwszy stają się w ogóle pisarzami i biorą za pióro. Wczoraj dzieci wspominały o tym, że aż dwie z ich opowieści były stworzone na podstawie opowieści pana Piotra Dabkiewicza z Żegar, a to jest właśnie człowiek, który zaczął pisać dla almanachu sejneńskiego po raz pierwszy i okazał się wielkim talentem literackim, takim opowiadacza wspaniałego żegarskiego. Więc almanach sejneński to jest troszkę tak, jak przebiegają nasze spotkania w Krasnogródzie. Zawsze mnie to fascynowało, że wokół Miłosza, w dworku Miłosza spotykają się wielcy intelektualiści, ludzie z Polski, z Litwy i ze świata, pisarze, poeci, filozofowie, ale równocześnie biorą w tym udział mieszkańcy i Krasnogródy, i Sejn, i okolic. Oni też mają tam albo swoje czas na swoje opowieści, albo na swoje pieśni, albo na swoje wspomnienia i że w tym gronie wokół ganku krasnogródzkiego obok siebie siedzą właśnie babcia Stasia, Rita Gombrowicz, Tomasz Węclowa, Piotr Dabkiewicz. I tak jest mniej więcej też ułożony almanach sejneński, że obok tekstów czy rozmów z Miłoszem, czy wierszy Węclowy, Tomasa, są tam opowieści o rodzinach sejneńskich, są wnukowie piszące o swoich dziadkach, są ślady kultury żydowskiej, pamięci żydowskiej o Sejnach. Są ślady Morisa Rosenfelda, takiego poety zapomnianego zupełnie na tym pograniczu, który się tutaj urodził w Bokrzach, a skończył życie w Nowym Jorku i był takim bardem świata, robotniczego świata żydowskiego, troszkę takim Gorkim właśnie Ameryki na przełomie XIX i XX wieku, którego poezję i tłumaczymy, czy publikowaliśmy, czy przywracaliśmy w almanachu sejneńskim.
Więc takie wydanie, stworzenie takiego almanachu to organiczna praca z mieszkańcami, a potem wielkie święto tutaj w synagodze, każda edycja almanachu sejneńskiego, no to jest taki wielki okrągły stół, kiedy rozmawiamy czy dyskutujemy o wszystkim, co nowy numer przynosi. Troszkę to jest taka kronika społeczności tej naszej małej ojczyzny, z roku na rok coraz bogatsza. I wydaje mi się, że taką funkcję literatura też, czy wydawnictwo ma do spełnienia, zbieranie małych okruchów, mikroopowieści właśnie w taką opowieść wspólnoty. Troszkę w tym sensie też widzimy misję czy rolę naszego wydawnictwa. I to jest taki aspekt tutaj miejscowy, lokalny naszych wydawnictw. Jest też aspekt taki, że od początku czuliśmy się ze swoją pracą pogranicza jakby związani z Europą Środkową, Środkowo-Wschodnią i z pograniczami tej części świata. I to był taki pierwszy impuls, jeden z pierwszych impulsów do tego, żeby takie wydawnictwo również uruchomić. Ono było poprzedzone na początku lat 90. organizowaliśmy każdego roku coś, co się nazywało Środkowoeuropejskie Forum Kultury, gdzie przyjeżdżali tutaj do nas goście z różnych środkowoeuropejskich krajów, ale takich środkowoeuropejskich, bym powiedział, już wtedy rozumianych przez nas szerzej niż kraje wyszehradzkie, czyli nie ta Europa Środkowo-Wschodnia, jeszcze dysydencka z lat 80., kiedy Środkową Europę rozumiano jako taką jeszcze post-habsburską, mityczną krainę pomiędzy Budapesztem, Krakowem, Pragą i Wiedniem. Tylko już od początku lat 90. rozumieliśmy Europę Środkową znacznie szerzej, jako ta nowa przestrzeń krajów zdobywających swoją niezależność po roku 89, 91. Z objęciem właśnie krajów bałkańskich i krajów, które powstały po upadku Związku Radzieckiego. I pamiętam takie dyskusje wtedy naszych gości z Ukrainy na przykład, którzy mówili nam, czy powtarzali, żebyśmy nie, bo chcieliśmy, poszerzając to pojęcie, używać takiego sformułowania Europa Środkowo-Wschodnia, żeby ona obejmowała właśnie całość tego obszaru. I wtedy oni powtarzali nam, nie mówcie Europa Środkowo-Wschodnia, mówcie Europa Środkowa, bo my w Ukrainie czujemy się częścią, czy chcemy przynależeć do Europy Środkowej. Podobnie pamiętam z Białorusinami, kiedy pojawiła się taka dyskusja w samej Białorusi o tym, o micie środkowoeuropejskim. Przetłumaczono Milana Kunderę, teksty Miłosza, Georgi Konrada, Tomasa Węclowy na język białoruski. I wtedy ten mit jakby przynależności tych pogranicz właśnie do wspólnego obszaru Europy Środkowej wydawał się naturalny i autentyczny. Ale pamiętam też Węgrów, którzy uczestniczyli w tym i którzy byli bardzo zdziwieni, że do Europy Środkowej ma należeć Białoruś. W ich takiej geografii kulturowej to się jeszcze wówczas nie mieściło. No, w każdym razie serie czy książki, które zaczęliśmy wtedy wydawać, seria Meridian zwłaszcza, która już niedługo będzie miała swoją setną książkę, to już jest prawie 100 książek w tej serii wydanych, no to jest literatura środkowoeuropejska właśnie, zarówno esej, co jest ważną częścią, dzisiaj rzadko kto już eseje wydaje. My żeśmy tę serię rozpoczęli od Drago Jančara, takiego właśnie bardzo ciekawego słowiańskiego pisarza z byłej Jugosławii, esejami Drago Jančara, potem wierszami Jerzego Wicewskiego. I tak to już poszło.
to są powieści, poezje, literatura środkowa europejska, a to znaczy, że tam są książki autorów albańskich, rumuńskich, bośniackich, węgierskich, słowackich, ukraińskich, litewskich i tak dalej, i tak dalej. Także, że w taki sposób rysujemy serią Meridian swoją mapę środkowoeuropejską, tłumacząc tych literatur, rozwijając, no i teraz też muszę jakby od razu dodać, że tworzenie takiej serii i obejmowanie takiego obszaru wydawniczego, no to nie jest tylko próba jakby znalezienia środków czy możliwości na wydanie tego. To nie jest tylko próba rozpoznania tamtego, co najciekawsze się dzieje w tamtych literaturach, ale to jest wielka praca tłumaczy. I to też praca nad tłumaczami, bo często takie tradycje tłumaczeń z tych literatur dopiero się w naszym kraju rodzą. Czasem to jest tak, że one były bardzo bogate w poprzednim okresie, na przykład z literatur jugosłowiańskich. Mieliśmy wspaniałą rodzinę tłumaczy z tamtych literatur, którzy przez jakiś czas byli bezrobotni, czy stali się bezrobotni i musieliśmy spowodować, żeby oni stali się wychowawcami w jakimś sensie, czy opiekunami nowego pokolenia tłumaczy, które na ten, w ten obszar jakby działań wejdą. No ale na przykład tłumaczenie z literatur takich jak albańska czy bułgarska to jest powracanie do sytuacji jakby zerwania pewnej ciągłości, zaniku w ogóle pracy nad tym polem, zaniku dobrej szkoły tłumaczy i próbowania budowania na tym, jak z Dorotą Horodycką, naszą partnerką z Jugosławii, jakby całej nowej powoli tradycji. Dorota współpracuje też z innymi wydawnictwami, ale to jest czasem jedna osoba, jeden animator, wokół którego można powoli zbudować taką przestrzeń komunikacji z literaturą albańską na przykład, czy z innymi mniejszymi literaturami. Więc realizowanie takiej serii to jest często bardzo żmudna taka praca. No ja mówię teraz o tłumaczach, ale to samo dotyczy redaktorów, wielkiej pracy redaktorów, która często jest w ogóle niedoceniana. Często wydawnictwa współczesne w ogóle pomijają redakcję książek. Ten rynek jest tak szybki, komercyjny i tak dalej, że bardzo często na prawdziwych redaktorów już na nim miejsca nie ma. A ja myślę o takich redaktorach, którzy nie tylko, że tak powiem, ortograficzną czy językową korektę robią, ale którzy są na tyle zagłębieni w kulturę kraju, z którego książka jest tłumaczona, że naprawdę potrafią być redaktorami, robić przypisy, znajdować błędy i budować rzetelne wydanie książek. Więc to jest w ogóle moja duża bolączka, że tej pracy redaktorskiej nie doceniamy w Polsce. Mamy bardzo wiele nagród dla tłumaczy literatur na przykład, ale nie mamy chyba, poprawcie mnie Państwo, ale choćby jednej nagrody dla redaktorów, tak? Książek, a to jest ci, którzy wiedzą, którzy piszą, myślę, że Paweł Hille, który tu jest ze mną obecny, może to potwierdzić, no to dla pisarza dobry redaktor to jest wielki skarb, tak samo jak dla wydawnictwa. Jest tutaj z nami Łukasz Galusek, który, pragnę to mocno podkreślić, był i jest redaktorem wielu naszych książek i ten kunsz redaktorski zna znakomicie, jest środkowoeuropejczykiem, jest osobą bardzo kompetentną właśnie w świecie kultury środkowoeuropejskiej. Sam pisze, sam pracuje w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. No, wiele trzeba kompetencji do tego, żeby prawdziwym redaktorem książek w tej dziedzinie móc zostać. Także to jest ten wymiar naszej środkowoeuropejskiej pracy na pograniczach
Europy Środkowej. Czasem to jest tak, że książka, która się ukazuje w naszym wydawnictwie, jest jakimś elementem, jest jakby następstwem działań, które realizujemy jako pogranicze w różnych miejscach. Na przykład jak pracowaliśmy intensywnie na Bukowinie, mieliśmy taki cykl projektów, który się nazywał Otwarte regiony Europy Środkowo-Wschodniej. Przypomnę, że to była Bukowina, to był Siedmiogród, to był Spisz. To wtedy naturalnie pojawiały się książki jako pokłosie tych projektów. Mieliśmy tutaj różne konferencje przy tej okazji, debaty, zapraszaliśmy pisarzy z tym, w związku z tym jeździliśmy do tych regionów i na podstawie tego, nie wiem, pojawiały się takie książki jak Josifa Burga, Okruchy, takiego chyba ostatniego pisarza w tej części świata, piszącego w języku jidysz i jeszcze redagującego pismo w języku jidysz w Czerniowcach, Jidysche Blätter. On już nie żyje, jak my żeśmy go poznali, miał już ponad 90 lat i pozostał w tych Czerniowcach pisząc książki. I to, co się ukazało w Meridianie jako okruchy, to był właśnie efekt tego spotkania i tych naszych działań związanych z Bukowiną. Tak samo zresztą jak wspaniały pisarz Gregor von Rezzori, którego wydajemy w Meridianie, jego książki, jego pamiętnik antysemity, niezwykła książka. To są właśnie te tropy, na które natrafiliśmy, będąc w samej Bukowinie i w samych Czerniowcach. Powstała też książka o Bukowinie w Dialogu Kultur, która jest zbiorem różnych esejów czy tekstów. Wtedy to jeszcze była wspólna praca też z niezwykłym człowiekiem, z profesorem Feleszko, który był takim duchem Bukowiny, prawdziwym skarbem, człowiekiem, który mówił we wszystkich językach bukowińskich, rozmawiał, był językoznawcą, a jednocześnie człowiekiem zakochanym czy miłującym kulturę tamtego świata. Więc czasem to jest właśnie tak związane z naszymi różnymi innymi działaniami, że książki jakby są pokłosiem tych działań. Czasami jest inaczej, że to książka jakby wywołuje pewien temat, jest na tyle ważna, dla nas inspirująca, że idziemy jej tropem i tworzymy po niej, po jej publikacji jakieś kolejne projekty czy działania, więc to w różny sposób, chcę tylko podkreślić, że one są jakoś integralnie związane z pracą, którą jako pogranicze realizujemy. Jest też tak właśnie, że wiele z książek, które wydajemy, związane jest z takim projektem Człowiek Pogranicza, czyli rodzajem wyróżnienia, nagrody, którą przyznajemy ludziom pogranicza, takim jak Jerzy Ficowski, Arvo Pärt, Bohdan Osadczuk, Claudio Magris, którzy właśnie są przez nas nagradzani nie nagrodą pieniężną, a tym, że w różny sposób staramy się promować, propagować ich dzieło, ich myśl, ich postawę życiową i twórczą. No i bardzo często ma to formę właśnie wydawnictw czy książek. Czyli nasi ludzie pogranicza, tacy jak Jerzy Ficowski, pisarze, czy Claudio Magris, czy Bohdan Osadczuk, mają swoje po prostu książki w naszym wydawnictwie. I to też pielęgnujemy i tego pilnujemy. Kolejne książki ich się ukazują w naszej oficynie. To jest taki rodzaj wierności nas wobec naszej wierności, wobec naszych ludzi pogranicza. To samo dotyczy oczywiście Tomasa Węclowy, też naszego człowieka pogranicza. Więc takie istnieją również zależności między naszą pracą pograniczną a literaturą. W efekcie powstały różne serie wydawnicze. Ja wspomniałem o Meridianie. Ważną serią wydawniczą są Sąsiedzi. Od książki powstały od książki Jana Grossa Sąsiedzi, w której później ukazały się jeszcze książki Wojciecha Tochmana, Szymona Redlicha,
czy Janny Tokarskiej-Bakir o trudnych sąsiedzkich sprawach na tych pograniczach naszych. Jest seria Ornamenty Historii, która rozpoczęła się, to często zresztą to jest część opowieści naszego wydawnictwa, bo często to się tak zaczyna, jak pamiętam kilka lat temu, a może już to było wiele lat temu, przyjechał tutaj do Saint-Donas z plecaczkiem na ramieniu autobusem z Warszawy do Saint, nikomu wówczas jeszcze nieznany, Timothy Snyder, który jest dzisiaj profesorem i dziekanem Wydziału Historii w Yale i autorem, można powiedzieć, bestsellerów światowych na temat historii naszej części Europy. Ale on wtedy przyjechał jako autor takiej książki Rekonstrukcja narodów o kształtowaniu się państw niepodległych Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi. I spytał nieśmiało, czy nie zechcielibyśmy wydać jego książki po polsku w naszej oficynie. Timothy Snyder debiutował w naszym wydawnictwie, tak jak i wielu autorów, którzy później pisali bestsellery wydawane w wielu językach i w dużych nakładach, ale my już wydawcami tych bestsellerów nie jesteśmy. Oddajemy to innym wielkim wydawnictwom. Ale tak się zdarzyło też, pamiętacie, z Bożą Podszewką na przykład, która po raz pierwszy się tutaj w Sejnach u nas ukazała, Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz, a potem z tego powstał serial i potem wysoko nakładowe wydawnictwa. Natomiast kontynuowaliśmy pracę z Teresą Lubkiewicz-Urbanowicz, realizując tu spektakl Wijuny w Teatrze Sejneńskim i dalej z nią współpracując. Tak, ale wracam do tego, to był początek serii Ornamenty Historii Timothy Snydera. Ostatnią książkę, bardzo świeżutką, którą w jej ramach wydajemy, Egidiusa Aleksandra Wiciusa o Antanasie Baranauskasie, Szlak wieszcza, bardzo ważnej dla naszego pogranicza do tej postaci. Wreszcie takiej książki pisanej w duchu pogranicza i dającej sprawiedliwość tej osobie tak ważnej dla Sejn i dla tego pogranicza dajemy, ale osobno spotkanie wokół tej książki będziemy mieli jutro z jej autorem. Także ją tylko tutaj wspominam. To są ornamenty historii. Jest taka seria Inicjał też, seria poetycka, wydająca oryginalnie w całości tomy poetyckie. Usilnie i wiernie staramy się wydawać, bo już rzadko kto to robi, poezję. I to taką właśnie środkowoeuropejską również. Tutaj taka seria, która ma też w sobie i to, że ma, że jest jej taka edycja z oryginalną grafiką Wiesia Szumińskiego, który jest tutaj z nami przy każdej książce, w każdej książce, więc jest też Inicjał, no i są różne jeszcze poza seriami wydawnictwa czy książki, które staramy się starannie wydawać. Czasami taka książka, nie mamy jej chyba tutaj, jak Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest książka, właściwie kilka lat projektu nad tym, żeby spotykać ze sobą historyków litewskich, białoruskich i polskich, nad tym, żeby wspólnie wypracowywać język nazywania rzeczywistości historycznej na tym pograniczu. I ta książka, która była też takim długiem, spłaceniem długu wobec naszych mistrzów, bo to jeszcze był pomysł, idea Czesława Miłosza i Tomasa Węclowie, którzy się u nas tutaj spotykali. Razem z Andrzejem Strumiło postanowiliśmy ją właśnie zrealizować, ale w taki sposób, że przez kilka lat organizowaliśmy
seminaria, takie spotkania robocze w Litwie, w Polsce, debaty, dyskusje, a potem dopiero powstał ten duży, piękny tom o Wielkim Księstwie Litewskim. Czy to jest tom, który, i czy to jest w ogóle wydawnictwo, czy to się da tak robić, które operuje już jakimś wspólnym językiem, czy wspólną opowieścią? Nie. To jest próba oczywiście dopracowywania się tego, dochodzenia do tego, z całej tej różnorodności, z całej tej popękanej tkanki, mozaiki, rozbicia tego świata na osobne języki, na osobne historie, na osobne mitologie, na osobne pamięci, na osobne traumy, pozlepianie tego i ułożenie tego w nową opowieść, która nie będzie wykluczała, nie będzie zakłamywała, nie będzie czyniła niesprawiedliwości nikomu, da na równi miejsce różnym głosom i pamięci. No to jest wielka praca, która musi lata trwać i pewnie nigdy nie zakończy się jakimś ostatecznym rezultatem. Tak jak nigdy nie będziemy w stanie stworzyć, zbudować mostu w sensie takim zakończonym, prawda, i gotowym. Niestety, ta nasza praca ma to do siebie, że nie zna czasu dokonanego i nie zna ostatecznych rozwiązań i praw. I to też dotyczy wydawnictwa i książek, które wydajemy. One często, jakbyście Państwo je złożyli ze sobą, czy skonfrontowali, tak jak te głosy w Księdze Wielkiego Księstwa Litewskiego, często są w sporze ze sobą, często różnią się od siebie znacznie, pisane są z różnych perspektyw, no ale fakt, że mają taki wspólny dach jednego wydawnictwa, mają dach wspólnych działań, które inspirują czy zawiązują, że nigdy taka książka czy taki głos nie pozostaje w próżni, nie pozostaje bez odpowiedzi, nie pozostaje bez dialogu z inną książką, z innym głosem, z obecnością innego. Myślę, że jest sam w sobie wartością i może to jest właśnie ciekawe w tej pracy na pograniczu, że ona taka niedokonana w ciągłym stawaniu się, w ciągłym dzianiu się istnieje i żyje, że to jest jej życie, że nie daje się zamknąć w jakimś jednym formacie, jednogłosie czy monolicie. I tego obrazem jest z pewnością to nasze wydawnictwo i oficyna pogranicza. Tutaj na stoliku zostały wyeksponowane szczególnie dwie książki dla nas drogie, bo to są pierwsze książki, które wydaliśmy w oficynie pogranicze. Wtedy to jeszcze się nazywała Biblioteka Krasnogródy. Miała swoje logo autorstwa Iwony Chmielewskiej. No i były przez nią zilustrowane bardzo pięknie, ale może do tego, do opowieści o tym jeszcze wrócimy. Koziołek za dwa grosze Grigorija Jakanowicza i Boża Podszewka Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz. Tak to się zaczęło. Potem była zaraz wkrótce książka Nie bój się cygana Adama Bartosza, też właśnie bardzo silnie odpowiadająca na potrzebę, czy będąca wynikiem takiego programu Cygańskiej Wioski Artystycznej przez kilka lat przez nas realizowanego, kiedy poświęconego właśnie spotkaniu z kulturą, ze światem cygańskim. To był taki program, w którym cyganie, Romowie byli wykładowcami, uczyli o swoim języku, o swojej kulturze, o swoim tańcu,
o swoich obyczajach i tak dalej, i tak dalej. My żeśmy starali się to wprowadzić też w taki obieg edukacyjny, zainteresować tym szkoły. No i potrzebowaliśmy narzędzia, które potrafilibyśmy dać nauczycielom, żeby mieli podstawę, na której mogą realizować lekcje czy programy. I ta książka tak została przez Adama Bartosza napisana. Myślę, że to była pierwsza taka książka, która w przystępny, taki pedagogiczny sposób i jakby kontynuowała to dziedzictwo Jerzego Ficowskiego, naszego człowieka pogranicza, czyli wprowadzenia nas w świat kultury cygańskiej i jej historii. Więc tak to się zaczęło. O nowościach może powiem na końcu, o tym, co jest zupełnie świeżutkiej daty i prosto z drukarni. Natomiast chciałem teraz Państwu zaproponować to, żebyśmy niektórzy z nas poopowiadali czy podzielili się, żebyśmy się po prostu podzielili opowieściami o ważnych, istotnych książkach, które przeczytaliście, które znacie z Oficyny Pogranicze, i żeby o nich sobie po prostu opowiedzieć w kilku słowach. No a korzystając z tego, że jest z nami Paweł Chile, to chciałem od niego rozpocząć i poprosić Pawła Chile, żeby się znalazł w trudnej sytuacji, nie swojego wieczoru autorskiego, do czego chyba jesteś dobrze przyzwyczajony, Pawle, ale żebyś opowiedział o książkach innych pisarzy. Z ogromną przyjemnością, ale najpierw może taka refleksja, bo mówiłeś tutaj między innymi o funkcji redaktorów, dzisiaj niedocenianej, często postponowanej. Ja tylko może powiem taką anegdotę, że jeszcze w takich wydawnictwach jak wasze, no czy jeszcze w PWN-owskich, to redaktor jest szanowany i w ogóle jest potrzebny. Ale istnieje ogromna ilość w Polsce wydawnictw, no, literatury, no, powiedzmy sobie popularnej czy wagonowej, gdzie wydawca dwuosobowy pędzi tłumacza, który tłumaczy jakiś bestseller kryminalny czy inny, najczęściej z angielskiego, a jeszcze częściej z amerykańskiego. No i potem mamy takie kwiatki, bo nie ma w ogóle redakcji, korekta praktycznie w ogóle nie istnieje. Bierzesz taką książkę do ręki, biorą Państwo i czytamy zdanie. Teraz proszę uważać, trzymać się krzeseł. Zdanie następujące. Bohater, czy to zresztą X, tak? Obrócił bezszelestnie głowę. I takich świadków można znaleźć w tego typu literaturze masę. I można by tego oczywiście uniknąć, gdyby był, no, redaktor nawet niezbyt doświadczony, od razu wykreślił ołówkiem i powiedział, no zaraz, czy można bezszelestnie obrócić głowę? No, nie można. I to tylko przypis do tego. A teraz uwaga, ciut może szersza, dotycząca waszego wydawnictwa, gdzie takich oczywiście skandali w ogóle nie ma i nie będzie, i nie było nigdy. Jak tak mówiłeś o tych seriach i jak przez lata przecież obserwuję i kibicuję wydawnictwu waszemu, a szczególnie tej serii, która tutaj leży przede mną, Meridian, to tak sobie pomyślałem, że to jednak jest wyrazem świadomym, nieświadomym, a to się rymuje z tym słynnym określeniem Milana Kundery, który w swoim eseju, który tak naprawdę był pamfletem na Rosję i który zresztą dzisiaj bardzo jest aktualny wobec sytuacji ukraińskiej i wobec sytuacji agresji polityki rosyjskiej na Ukrainę, czy rządów Putina, mówiąc już wprost. Otóż on powiedział, że istnieje jedna zasadnicza różnica i bardzo prosta, definicyjna różnica pomiędzy tym wielkim imperium a Europą Środkową, czy wielkimi imperiami a Europą Środkową. To znaczy, te wielkie imperia mają jedną zasadę żelazną, polityczną i kulturową. Jak najmniej różnic na jak największym terytorium. Jeszcze raz powtórzę, jak najmniej różnic na jak największym terytorium. No a w kontradykcji do tego opisał sytuację Europy Środkowej, no jako pisarz czeski, a więc no najbardziej z Europy Środkowej, że właśnie ta Europa polega na tym, że
jest jak najwięcej różnic na jak najmniejszym terytorium. Czy w tym sensie najmniejszym, że ono nie jest porównywalne per saldo z tymi terytorium Wielkiej Imperium. I tak sobie pomyślałem właśnie, jak teraz taka refleksja mi przychodzi o waszym wydawnictwie, że to się doskonale zgadza, że to jest jak najwięcej różnic, bo przecież wydajecie i Albańczyków, i pisa poetów z Kosowa, nie jestem w stanie z tego streścić, ile tego jest, jak to jest interesujące, jak to jest dobrze zrobione, no właśnie tłumacze, redaktorzy, jak to jest pięknie wydane. I ważne, że nie jest za mała czcionka, bo ja już w tym wieku, w którym dzielę książki tylko na dwie kategorie, które kupuję albo wypożyczam, bądź nie kupuję, bądź nie wypożyczam. Za mała czcionka, odpowiednia czcionka. Więc wy utrzymujecie poziom do tej pory odpowiedniej czcionki. Więc za to też dziękuję. Tak jest, tak jest. Widzę, że nie jestem osamotniony w moich problemach z oczami. Dziękuję. I teraz, no, żeby przejść, jak to mówił taki pewien nasz major na wojsku, bo jeszcze zaliczałem wojsko uniwersyteckie, przejdźmy do meritum sedna. Więc przejdźmy. Ja mam powiedzieć parę zdań o książkach, które były dla mnie ważne. Lista ich byłaby dziesięciokrotnie większa, no ale trzeba o czymś opowiedzieć, skoro zostałem tak przyjacielsko wezwany do tablicy. Więc zacznę może od książki, która się znajduje tam. Podać. Tak, może podaj, bo jak się trzyma taką okładkę, to się przypominają różne rzeczy. I to jest wasza pierwsza książka. To jest ten słynny Koziołek za dwa grosze Grigorija Kanowicza. Ale dlaczego ja o niej wspominam? Teraz oczywiście nie będę odwoływał się do jej treści, ani mówił, czym ona jest w dorobku pisarza, jest ważną książką, ale z tą książką wiąże się moja przygoda osobista potrójna. Po pierwsze, zostałem zaproszony do mieszkania pana Zbigniewa Żakiewicza, który był ważnym pisarzem, dość głośnym w latach 60., jeszcze 70., pochodził spod Wilna, urodził się w Wilnie, no i potem ten egzodus powojenny w 70. roku wylądował w Gdańsku. I to był pisarz, który właściwie pokazywał mi na początku, jakby te lekcje odbywałem nieświadomie, że to jest pisarz, właściwie prawdziwy pisarz pogranicza. I który pisał rzeczy w latach 70. dość heretyckie, na przykład w stosunkach polsko-litewskich, za co często dostawał po głowie. I pisał bardzo ciekawe rzeczy. No, autor między innymi Rodu Abaczów, To sen tylko Hortensio i wielu książek dla dzieci. I teraz zaprosił mnie, wiesz, bo będzie u mnie w mieszkaniu na herbacie taki pisarz, Grigorij Kanowicz. Mówiłem, no nie znałem, skąd miałem znać. No i jeszcze będzie taka młoda, fajna dziewczyna, wiesz, nie wiem jak to się nazywa, granice czy zagranica jest taka fundacja, może Zarzecze, tak, bo on z Litwy, z Wilna, tam. Ale wiesz, no przyjdź, poznasz. I chwilę pogadamy. No więc skoro Żakiewicz mnie zaprosił, no to tam poszedłem do niego do domu, do mieszkania. I wtedy dostałem dwie rzeczy, oprócz bardzo ciekawej rozmowy i pysznej herbaty. Dostałem wizytówkę Małgosi z pogranicza, tak? I dostałem tę książkę. I teraz to są piękne ciągi dalsze, bo oczywiście ją przeczytałem, potem myśmy się zaprzyjaźnieni, wyście zaczynali wtedy budować całą koncepcję, znaczy koncepcję mieliście wcześniej, ale no właśnie te ruchy, te działania wszystkie zaczęły się rozwijać. Byłem waszym gościem później parokrotnie, no ale też udzieliłem się, że tak mogę powiedzieć, w waszych sukcesach literackich, chociaż mój udział był całkowicie znikomy, ale jednak, bo ja teraz sobie to przypomniałem, że przy następnej, kolejnej książce Kanowicza, którą wyście wydali, Park niepotrzebnych Żydów, zresztą wstrząsająca opowieść, no z tyłu jest notka, tak zwany blurb, czyli coś więcej, to jest parę zdań i napisane jest, muszę to, Paweł Hu... Hulkę? Nie wiem. Paweł Hile, Stane Huele. Znaczy, ja po prostu zostałem zaproszony, żeby taką notkę zrobić. No i oczywiście takim przyjaciołom się nie odmawia. Ale to spotkanie z Kanowiczem, z Małgosią, Żakiewiczem miało swój ciąg dalszy. I po paru latach dostałem propozycję, żeby, chyba jeszcze wtedy pisywałem te gazety wyborcze, chyba tak, żeby napisać coś w rodzaju mini eseju, które będzie recenzją z książki
Jurgisa Kuncinasa Tula, którą wydaliście wy, czyli wydał Pogranicze. I ta książka szalenie mi się spodobała, żeby powiedzieć najkrócej, bo ona się dzieje w Wilnie w latach 60., czyli w latach głębokiego komunizmu. To Wilno jest dość zapyziałe, brudne, zaniedbane i dzieje się to na Zarzeczu, więc ono jest też zupełnie odrapane, liszaje na tych kamienicach, wszędzie zapach kocich tych, kotów. I straszna ilość alkoholików i pijaków. I to wszystko dzieje się na Zarzeczu. I takim elementem symbolicznym i dosłownym, to tobie na pewno się podobało, jest mostek nad rzeką. I ten bohater, właściwie można powiedzieć, refrenowo przez ten most przechodzi tam i z powrotem, albo wychodzi z Zarzecza, albo na nie wraca. Jest to opowieść autobiograficzna Kuncinasa, który już nie żyje, który był srogim alkoholikiem i nieszczęśliwym pijakiem. I ta opowieść jest przesycona również tym wątkiem, ale najważniejsza z niej jest miłość. To jest opowieść o miłości do pięknej, tajemniczej nieco kobiety. I dlatego ta książka ma taką wielką wartość. No a na Zarzeczu mieszkał kiedyś Żakiewicz, więc znowu przemieszkiwał przez tam półtora roku, więc znowu jak gdyby się zamyka koło i nasza przyjaźń rozkwitała również dzięki wymianom książek. No ja w każdym razie nigdy w życiu nie napisałem tyle, ile wyście wydali. I to byłoby niemożliwe. No ale starałem się jakoś wam skromnie rewanżować. Może powiem dwa zdania o książce Predraga Matwiejewicza Inna Wenecja. Dlaczego to? Spośród bardzo wielu innych interesujących książek. Otóż można na przykład pisać o Wenecji na 100 sposobów, poczynając od Muratowa, prawda, i potem będzie. No jest kilka chwytów na takie miasto jak Wenecja. Później te chwyty są coraz bardziej banalne i wyczerpywalne. A Matwiejewicz w tej książce świetnie pokazał, jak można pisać o mieście zbanalizowanym już do bólu, prawda? W pocztówkach, w filmach, w opowieściach, w folderach turystycznych, wycieczkach i tak dalej. I on zaczyna, znaczy w pewien akapit zaczyna od czego? Nie od San Marco, prawda? Nie od powiedzmy Canale Grande, tylko zaczyna od zapachu polerów, czyli tych pali, do których się cumują vaporetta i które są pejzażem Wenecji oczywistym, bo jest tyle wody. Te pale, prawda, do których się cumuje, te drewniane. I one mają bardzo specyficzny zapach i ja jako człowiek wychowany nad morzem, wprawdzie nie adriatyckim, ale nad chłodnym morzem, zimnym i nieprzyjemnym, ale jednak tam, to wiem, co to jest poler i wiem, co to jest jego zapach. Chociaż zapach poleru weneckiego a bałtyckiego dużo się różni, ale są elementy wspólne. I teraz jak czytam w takiej niezbyt grubej książce i on zresztą inne fenomeny Wenecji w podobny sposób potrafi przekazać, więc ta książka została przeze mnie zapamiętana. Potem wydaliście jeszcze Brewiarz Śródziemnomorski, rozbudowana, piękna historia, ale ponieważ szanuję swój i Państwa czas, więc już będę zmierzał jeszcze nie do finału, ale do przedostatniego aktu tej opowieści. Pamiątki antysemity Gregora von Rezzori. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle nie wiedziałem, że on napisał tę książkę, bo ja w bibliografiach jestem dość słaby. Znałem kilka lat wcześniej, zanim wyście to wydali, jego kongenialną powieść Gronostej z Czernopila. I ona była na tyle dobra, że jak ją pożyczyłem moim znajomym, zaczęła krążyć i już jej nie odzyskałem. A bezskutecznie w antykwariatach szukam. To czytelnie było. Ta powieść Gronostej z Czernopila jest jedną z pięciu najwybitniejszych na świecie powieści dotyczących finału częściowo Europy Środkowej, ale głównie monarchii habsburskiej, Austro-Węgier. Dzieje się to w Czerniowcach, to jest Czerniopil powieściowy, jest jedną z najciekawszych książek powieści o tym fragmencie Europy, dziejów Europy. No i Pamiątki antysemity, wy wydajecie Pamiątki antysemity. I powiem tak, znam setki niestety, albo wiele setek ludzi, którzy z normalnych ludzi stali się antysemitami, bo nagle coś w ich głowach się przestawiło. Na skutek najczęściej nie wydarzeń, tylko po prostu różnych rzeczy. Nie znałem natomiast nikogo, kto kiedyś był bardzo zdecydowanym, mocnym, powiedziałbym nawet chamskim antysemitą, cynicznym,
a który by potem przestał sam siebie. Jakby dokonał pewnej autorefleksji czy autoterapii. I to jest ta książka właśnie, o tym mówi. Gregor von Rezzoli opisuje, to są pamiątki antysemity, bo ty się przejęzyczyłeś, powiedziałeś pamiętnik, to są pamiątki. To jest kilka nowel, które on, Gregor von Rezzoli, pisze o wielu swoich spotkaniach z Żydami czy z Żydówkami na przestrzeni swojego życia. I pisze o tym, jak on, zarażony przez antysemityzm, no, robił rzeczy daleko niewłaściwe. Jeżeli mam jeszcze 5 minut, to tak? Tak. No, dobrze. Więc jest tu historia na przykład, jak matka, jego rodzice właściwie zapraszają takiego kolegę jego szkolnego, który jest niezwykle uzdolniony pianistycznie. A ten narrator, no tak sobie, znaczy bohater, tak sobie. No i ta matka jest zachwycona tym, że on tak pięknie gra, ten kolega, i on uwodzi tę matkę, bo młode szczenia, ale gra Chopina, Brahmsa. I on w tym momencie zaczyna go nienawidzić, rozumiesz, bo on staje się pupilem matki, a nie synek. No i jak ją kupił? No tylko tym, że zagrał lepiej na fortepianie. I pięknie ten mechanizm jest rozpisany. I jedna z jego ostatnich historii, kiedy on już po wojnie, pozbawiony wszystkich dochodów i tak dalej, bo to była ziemiańska rodzina urzędnicza, pracuje o zgrozo w Bukareszcie i jest o zgrozo dostawcą, nie, po pierwszej wojnie, w wolnej Rumunii, tak, przepraszam, i jako dostawca drogeryjny. I poznaje wdowę, jeszcze nie tak starą, całkiem interesującą, wdowę po właścicielu, która, Żydówkę, która prowadzi tę drogerię jako wdowa. No i staje się jej kochankiem. Oczywiście chętnie korzysta z jej, no, z jej predylekcji do płci męskiej. Natomiast potwornie się wstydzi pokazać z nią w jakiejś droższej knajpie i tak dalej, ze względu na właśnie na pewien klimat antysemicki w tak zwanych średnio wyższych sferach rumuńskich. No i jest taka scena porażająca rzeczywiście, kiedy na jej monity on wreszcie mówi, no dobrze, to raz cię gdzieś tam zaproszę, pójdziemy gdzieś potańczyć, tak? I on się godzi, ale z taką niechęcią, no dobrze, że jak tak bardzo chcesz. I ona przeżywa to jako największe wydarzenie swojego życia, a on ją zaprasza do takiej drewnianej budy, jak to się mówi, zapętlo tramwajowo. Po prostu no, do jakiegoś baru takiego obskurnego. I ona płacze wtedy, z tej rozpaczy, z tego, że ją poniżył i tak dalej. I on dokonuje takiej wiwisekcji, pisząc o dziesiątkach tego rodzaju wydarzeń. Więc uważam, że to jest książka z tego powodu, chociażby z tego powodu, wybitna. No i teraz krótko już, ale nie mogłem nie powiedzieć o tej książce. To jest Linia powrotu Krzysztofa Krzyżewskiego. Chyba dobrze przeczytałem to nazwisko. Seria Meridian oczywiście. I teraz tak. Po pierwsze, jest to fantastyczne zdjęcie na okładce. Krzysztof tak jakby się szykował do odlotu. Nie lądowanie, tylko odlot. To zdjęcie zostało wykonane dopiero niedawno, mi powiedziałeś, na Krecie. Tak? Na Krecie? Nie. Na Krecie. Żona pamięta lepiej. Na Krecie. I teraz tak. Oczywiście wiedziałem, że to nie jest chłodne morze, bo są tu skały. Takich nad Bałtykiem nie ma. Są tylko w Szwecji. Ale proszę zwrócić Państwu uwagę. Cezarea. Mhm. I ten klucz ptaków, który tutaj widać w postaci takich maleńkich punkcików, one są fantastyczne, bo oczywiście one na skutek burzy tak się uformowały, ten klucz, ale ten klucz oczywiście mówi o odlotach i o przylotach, co jest istotnym elementem myślenia Krzysztofa o, nie tylko o Fundacji Pogranicza, ale także o życiu. Pewnie to są nasze sejneńskie żurawie. Tak, to są wasze sejneńskie żurawie, które się zebrały na taniec i leciały na południe. No i oczywiście jest ta linia powrotu. Te ptaki tworzą taką linię. I uczestniczyłem, miałem przyjemność i wielki zaszczyt i ogromną przyjemność uczestniczyć w spisku takim literackim i trochę rodzinnym, ponieważ Krzysztof o tym nie wiedział, dał słowo, że nie wiedział. Na 50. rocznicę Krzysztofa ta książka miała się ukazać. Tak, dobrze mówię, nic nie pomyliłem. Dobrze. I to był 50. egzemplarz. 50. egzemplarz. 50. książka z serii Meridian. Tytuł, 50. tytuł. Wszystko się zrymowało. No i w konspiracji przed autorem i bohaterem tego jubileuszu
poproszono mnie, żebym napisał wstęp. To jest bardzo trudne, bo pisać wstęp dla kogoś, kogo się nie zna, no to jest jakieś zadanie, które się wykonuje. Ale pisać wstęp do książki, kogo się zna i kogo się bardzo lubi i szanuje, no to jest trudne. Ale no, coś tam napisałem i teraz chciałem Państwu powiedzieć tylko jeden cytat, który niech będzie taką sumą tego, co ja myślę o pograniczu. Ale zawsze się szuka cytatu jakiegoś takiego, który przerasta człowieka, czyli mnie akurat, który jest napisany przez mądrzejszego. I znalazłem. I teraz zacytuję Państwu to zdanie. Kiedy skończyłem lekturę Linii Powrotu, przypomniał mi się cytat z eseju Gabriela Marcela o Rilke. I oto on. Świadek to w rzeczywistości nie tylko ten, kto obserwuje czy stwierdza, lecz ten, kto daje świadectwo. Przy czym świadectwo to nie jest zwyczajnym echem, lecz udziałem i potwierdzeniem. Świadczyć to współdziałać we wzroście i nadejściu tego, o czym się świadczy. Koniec cytatu. I jeszcze dopisałem później, tak właśnie myślę o Krzysztofie podróżującym przez kwitnące i spalone pogranicza, piszącym kolejny esej, wiersz, list. No a także Krzysztofem wydającym książki. Dziękuję bardzo. Dzięki panu. Bardzo dziękuję Pawłowi. Chcę tylko dopowiedzieć, że tak, Recoriemu jesteś, pozostajemy wierni, mamy w planach kolejne jego książki. I z Górnostajem włącznie. Czyli już nie muszę szukać po antykwariatach. Tak, jest niedostępny i chcemy tę trylogię całą jego wydać. No, oczywiście Kuncinasowi nie możemy być wierni, znaczy chcemy być, to znaczy w ogóle kwestia tej pięknej książki o Wilnie, Tuli, bo to jest i o miłości, ale też prawda o Wilnie, tak jak mówiłeś, to jest takie zadanie, które jakby realizujemy poprzez Krasnogródę w tym sensie, że tam powstaje taka mała Akademia Tłumaczy Polsko-Litewskich. W zeszłym roku zrobiliśmy taki pierwszy sejmik polsko-litewski tłumaczy. Jest tutaj z nami Rasa Rymickajte, która nam mocno w tym pomaga. Witam Raso. I to jest tradycja. Gdzie ona jest? Jest Rasa już. Rasa, no teraz cię dopiero zobaczyłem. Patrz. Tak, bo ja jestem jak w teatrze, nic nie widzę. Tak, tradycja, którą chcemy budować właśnie tym, co wspominałem, że wydawanie książek to jest jakby budowanie i swojego warsztatu, ale środowiska, tłumaczy, redaktorów, ludzi kompetentnych, z których te książki mogą naprawdę wyrastać. I to seminarium tutaj, czy ta szkoła krasnogródzka miałaby być też taką... taką szkołą na tym pograniczu. Z innych rzeczy, które jeszcze chciałbym wspomnieć i chciałbym Państwu tutaj, a może poproszę Was, żebyście mi dali teraz te 5 najnowszych tomów Meridiana, opowiedzieć o tym właśnie, co ostatnio wydajemy i jak nad tym pracujemy. To jest troszkę tak, domyślacie się Państwo, że to nie są wydawnictwa komercyjne i że my w jakiś sposób musimy zapracowywać na to, żeby móc te książki wydawać. Tak, oczywiście czasami są partnerzy, różni programy europejskie czy instytuty, z których pomocy czy współpracy z nimi korzystamy. No ale to nigdy nie wystarcza w całości. To jest jakby praca też zespołu, naszego miejsca i tak dalej, żeby w ogóle w tych czasach jeszcze móc być wydawcą książki. I my mieliśmy chyba jedną taką w życiu sytuację w naszej historii wydawnictwa, że mogliśmy jakieś pieniądze na książce zarobić. To byli sąsiedzi Jana Grossa, którzy tyle, że jak tylko żeśmy opublikowali tą książkę, to bezpłatnie włożyliśmy do internetu egzemplarz tej książki do ściągnięcia, rozumiejąc, że
że akurat na tego rodzaju książkach nie powinniśmy zarabiać, tylko powinniśmy je uczynić możliwie dostępnymi. Nie potrafimy, nie chcemy i w ogóle jakoś szukamy takiego miejsca, żeby jednak nie być uzależnionymi od komercji i praw rynku w tym, co robimy. W związku z tym z jednej strony nas to kosztuje w sensie wygospodarowywania grosza i Małgosia, która prowadzi to wydawnictwo i jest jego szefową, dobrze wie, co to znaczy wypracować też środki na to, żeby te książki mogły się ukazywać. Ale z drugiej strony daje nam to wolność wybierania takich autorów i docierania czy prezentowania takich książek, które w inny sposób zupełnie byłyby pomijane, a nam się wydają bardzo ważne i istotne. Często to są właśnie... Znaczy tak, chciałbym Państwu o tych książkach powiedzieć, bo poprzez ich okładki i moja rola w tym wydawnictwie w dużej mierze też jest taka, że jestem ich autorem. Poza tą okładką, o której wspomniałeś i tym zdjęciem, którego autorem jest Staszek Czyżewski. To jednak są to wszystko książki, dla których ilustracji czy fotografii po prostu szukam i tworzę. Czasami to jest tak, że wiem, jaka jest książka. Na przykład znałem już książkę Milenko Jergowicza, autora fantastycznego z Sarajewa, który żyje dzisiaj w Chorwacji i który kocha po prostu i ma w ogóle fioła na punkcie starych samochodów czy marek samochodów i tak dalej. I poprzez opowieści o samochodach opowiada niezwykłą historię o rozpadzie byłej Jugosławii, o losie Jugosławian. W poprzedniej książce to było w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, wśród imigrantów, części. A teraz jest to taka książka, która nazywa się Wołga, Wołga. I to dotyczy nie rzeki oczywiście, tylko samochodu. I ja wiedziałem, że nie będę potrafił ją jakoś symbolicznie zilustrować, tylko muszę znaleźć tą Wołgę jakoś. I wyobraźcie sobie, że to była nasza podróż do Gruzji, do naszej Kolchidy w zeszłym roku, kiedy ta książka już była na naszym warsztacie i ja wiedziałem, że gdzieś muszę jakąś Wołgę znaleźć i nagle jechaliśmy z Tbilisi na wschód, na zachód, nad Morze Czarne i taka Wołga się pojawiła, zresztą piękna, urocza, z takim bagażnikiem niezwykłym i stara i żeśmy przez jakiś spory czas za nią jechali, śledzili ją, aż do tego momentu, kiedy na moment się zatrzymała i mogłem tą fotografię w takim świetle, a nie innym zrobić, żeby dać sprawiedliwość jakiegoś ducha poetyckiego do tej niezwykłej opowieści Milenko Jergowicza, bo to jest taki poeta prozy i tą ilustrację do tej jego nowej powieści stworzyć czy znaleźć. Powieść krótka, taka właściwie opowieść jednej nocy, jednego dnia, pisana jakby jednym ciągiem przez Władysława Todorowa, która nazywa się Mól, o współczesnej Sofii, ale od takiej nocnej strony, mrocznej, jakby konfrontującej świat transformacji gospodarczej, właśnie powieść, która się ukazuje w dniu czy w czasie wejścia Bułgarii do Unii Europejskiej, a pokazuje takie podziemie, właśnie krecie tego świata. Stąd ta okładka jest taka w czarnych, biało-czarnych tonach. Właściwie chyba poza Kanowiczem jedyny taki tom Meridiana, który nie ma koloru w sobie. Ta krótka opowieść stała się bardzo ważna w Bułgarii. Nakręcono na jej podstawie taki kultowy film już powstał, który też się nazywa Mól. Bardzo Państwu ją polecam. I ona troszkę w podobnym duchu, tylko tak jak Mól jest nocny, tak Aubena Stambołowa. W ogóle Bułgaria dzisiaj ma bardzo ciekawą, młodą prozę. Pisarka bułgarska.
hip-hop gwiazdy też w podobny sposób konfrontuje taką propagandę i transformacji z rzeczywistością silnych podziałów społecznych, właściwie zanikiem solidarności społecznej i ludźmi wykluczonymi. Ja tutaj akurat znalazłem taką swoją dawną wcześniejszą fotografię z Sofii, która troszkę w takim ikonograficznym skrócie to opowiada, właśnie z kobiety starszej, siedzącej z takimi torbami plastikowymi przy reklamie Sisley'a, tak, w samym centrum Sofii, z tym pomnikiem Sofii zresztą w tle tam mądrości Bożej, jakby w komentarzu czy w tle do tego. No i jest też kolejna powieść w naszym wydawnictwie Dragana Velikicza. Dzisiaj serbskiego, ale też można powiedzieć ciągle w duchu jugosłowiańskiego prozaika, taki lufcik, kolejna psychologiczna jego proza, którą sfotografowałem no, w takim art deco środkowoeuropejskim. Łukasz by od razu to poznał gdzie, ale nie wiem, czy skojarzysz, Łukasz, od razu w jakim miejscu środkowej Europy to zdjęcie jest zrobione. Ja sam tak myślę, to nie jest Praga. Brawo, Praga oczywiście, przy Wacławskich Namestkach. Tak, także brawo Pawle. I wreszcie powieść, przepraszam, zbiór tekstów, rozmów, esejów bardzo ważnego dla nas człowieka, Leon Wolowici, z którym wcześniej współpracowaliśmy, wydając Sebastiana, Michała Sebastiana, takiego rumuńskiego Żyda, który napisał niezwykły pamiętnik o czasie, w którym rodził się faszyzm w Rumunii, który był na tyle atrakcyjny dla inteligencji rumuńskiej tamtego czasu, lat 30., że angażował takich ludzi niezwykłych jak Mircea Eliade czy inni. To była taka książka, która w Rumunii miała podobny mniej więcej efekt jak u nas opublikowanie Sąsiadów, to znaczy wywołała bardzo ważną debatę w Rumunii na temat tego dziedzictwa wówczas. Leon Wolowici był człowiekiem, który jakby dał głos Sebastianowi, pracował nad tym, żeby on był wydawany i żeby był komentowany. Jest takim Żydem rumuńskim żyjącym, już zmarł bardzo niedawno temu w Izraelu, ale ta książka się nazywa Zjazd, miejsca, w którym się urodził, do Jerozolimy. Fotografia, która za okładkę tutaj posłużyła, to są takie stare, otwarte drzwi jerozolimskie. Może znacie Państwo, to jest jedno z moich ulubionych miejsc w Jerozolimie, ta świątynia koptyjska, blisko grobu, bazyliki grobu, przez którą właściwie się wchodzi do góry takimi stopniami. Ona ma, jest maleńka, ale ma takie piętra, poprzez którą, właściwie poprzez tą koptyjską świątynię wchodzi się na dach bazyliki grobu. I to są jakby uchylone drzwi tej świątyni właśnie. Czyli Leon Wolowici, Zjazd do Jerozolimy. Nie zdążyliśmy już mu podarować czy wręczyć tej książki do rąk własnych. Odszedł już z tego świata, ale świadectwo zostaje i książka, mam nadzieję, będzie miała swoich czytelników również u nas w Polsce. Poza tym tam jest, no zresztą jest często w tych wydawnictwach i w tych książkach, zwróćcie Państwo uwagę, i tutaj u Leona Wolowiczy również jest
zapis tego, z czym my się spotykamy pracując na różnych środkowoeuropejskich pograniczach. Jakiegoś takiego niezwykłego resentymentu dobrego w stronę Polski. Ja pamiętam taką naszą pierwszą wyprawę do Siedmiogrodu. Jak tylko żeśmy założyli pogranicze, gdzie żeśmy pojechali do miast siedmiogrodzkich, a potem na Bukowinę, też do tam społeczności polską, między innymi, którą żeśmy odnaleźli tam żyjącą. I wszędzie spotkaliśmy się z jakąś taką niezwykle żywą i mocną pamięcią pobratymstwa w stronę polsko-rumuńskiego, czy polsko-węgierskiego, czy innego, którego nie byliśmy w ogóle świadomi. Zaskoczyło nas, jak znakomicie pamiętają historię, jak wspominają Bema, jak różne takie postaci dla nas historyczne i gdzieś zakurzone na półkach, tam są żywe i przekładają się na taki rodzaj niezwykłej gościnności i otwartości. Zawsze miałem takie poczucie, że nie mając tego świadomości, jakby jest jakiś taki rodzaj długu, który powinniśmy spłacić, że na tych pograniczach, które właśnie są w ogniu często w naszej takiej wyobraźni, tyle było pobratymstwa, jakby Wincenc powiedział, tyle było właśnie takiej solidarności, odczucia wspólnoty i że ślady tej pamięci jakby pozacierały się, te wszystkie konflikty, traumy jakby sprawiły, że żeśmy je jakoś zakopali czy zatarli, ale to nie znaczy, że one nie istnieją, że one nie powinny mieć swojego ujścia. Więc bardzo często w tych książkach, tak jak u Leona Wolowici, ale to było też u Izeta Sarajlicza z Bośni, to było u wielu innych tych autorów, pojawia się właśnie taka nuta pobratymstwa i właściwie takiego próby spełnienia, czy na nowo jakby odniesienia się do zawiązania tych więzi, pozrywanych więzi pobratymstwa. Więc i to jest coś takiego, ten rodzaj świadomości, że mając taką komórkę wydawniczą tutaj i pracując ze wszystkimi tymi autorami, czyniąc ich, tłumacząc ich, pracując redakcyjnie nad nimi, jakby na nowo zawiązujemy ten rodzaj sieci. Wydawnictwo to może w jakiś sposób pielęgnować czy rozwijać. My sobie często nie zdajemy sprawy, że książka to jest cała kultura wokół, prawda? Że to jest jakby cała tkanka, sieć czegoś, co pomiędzy ludźmi w rodzaju współpracy czy wymiany się wiąże i odcięcie tego, to znaczy zaniechanie książki, jej redagowania i tłumaczenia, to jest znacznie większa wyrwa jakby niż tylko samo czytelnictwo. Mogę Cię pocieszyć? Tak. Mogę? Bardzo proszę. Mniej więcej 15 lat temu dużo młodsi koledzy, po piórze, dużo młodsi ode mnie, co nie znaczy, że jestem aż tak stary, ale dużo młodsi, kiedy żeśmy się spotykali, patrzyli z taką pogardą, że tam znowu ktoś wydał książkę papierową, mówi, to jest wszystko do niczego, zobaczycie wy od książki papierowej, będziecie jak szczury schodzić z okrętu, do nas należy przyszłość, czyli wszystko będzie w wydawnictwach czy portalach internetowych. I w ogóle był taki rodzaj, nawet powiedziałbym, może nie agresji, ale takiego dystansu. I krótko mówiąc, minęło 15 lat i każdy z tych młodych, czy jeszcze młodszych poetów uważa, że jak nie ma papierowej książki, to nie istnieje. Wszyscy zabiegają, młodzi pisarze, o najcieńszą, najbardziej marną, ale realną papierową książkę. Wszyscy. Naprawdę. Bo ja wiem, bo ja pracuję w piśmie literackim Bliza w Gdyni i tam tych propozycji debiutanckich dostajemy około 150 rocznie. No. Więc to jest bardzo dużo. I to jest pociechą dla nas, czytelników i wydawców. Dziękuję. Przy okazji serii Meridian mamy taki program, który się nazywa Café Meridian. I to są środowiska młodych ludzi w różnych miastach Polski. W Poznaniu, w Krakowie, w Toruniu, w innych miejscach, które
głównie są właśnie organizowane, animowane jeszcze przez studentów uniwersytetu albo tuż po, i to w oparciu o nie, o takie środowisko organizujemy spotkania. Zawsze jednak staramy się mieć ten zwyczaj i tą tradycję. Jesteśmy wydawnictwem, które zaprasza autorów, które ściąga ich tutaj do Polski, organizuje różne z nimi spotkania czy wydarzenia, i często to się odbywa właśnie w oparciu o te Café Meridian w różnych miejscach Polski, więc no różne, to jest no niestety, czy stety, taka jest też pracownia, znaczy praca wydawnictwa, to już nie, to nie jest tylko samo wydawanie książki, tak? To jest budowanie życia czytelniczego, kulturalnego, międzynarodowego wokół książek, i one tak w ten sposób mogą, myślę, żyć, zdobywać sobie miejsce w tej rzeczywistości. Poprosiłem Pawła Chilego o jego opowieści o książkach, ale może ktoś z Państwa ma takie książki z tej oficyny, które okazały się ważne, były ważne i chcieliby się z nami krótką opowieścią o jakiejś książkach podzielić, to bardzo proszę. Bardzo proszę, Rasu. Chodź. Czy ja już tam, czy... Chodź. Cześć. Ola, dzień dobry. Nie chcę, bo siedziałam tyle całą drogę. Dobrze. Można mówić o książkach po prostu nieskończoność, szczególnie wasze. Właśnie zastanawiałam się, czy jest któraś, której nie przeczytałam waszej książki. Nie wiem, może jest. Koziołka nie przeczytałam, której nie czytałam, bo czytałam ją Politewski. Aczkolwiek nawet fragmentami to te książki też czytałam, bo różne tam różności też chciałam sprawdzić. Ja mam dużo bardzo waszych ulubionych książek, ale chciałam opowiedzieć wam jedną historię. No nie mogę nie wspomnieć oczywiście Sarajewicza, bo to jest absolutnie bardzo, bardzo wspaniały autor. Ale chcę powiedzieć taką śmieszną historię o Szkłaleckim, o przypadkach inżyniera ludzkich duszy. Oczywiście o Kukułce też, o batalionach czołgów, no wspaniały też autor. Ale mianowicie pojechałam na taki po raz pierwszy w życiu zimowy urlop na taką egzotyczną wyspę, gdzie było bardzo ciepło w styczniu, kiedy u nas było minusowa temperatura. No i pojechałam, siedziałam sobie na brzegu morza i tylko czytałam wasze książki. I przeczytałam ich 5 wtedy, bo miałam tyle urlopu. I ostatniego dnia, bo nigdzie nie chodziłam, tylko czytałam. I ostatniego dnia postanowiłam, że jednak trzeba gdzieś pojechać. Zaczęliśmy zbierać ulotki na tej wyspie, że można na południe pojechać i na północ. I każda ta wycieczka 45 euro. A później zauważyliśmy, że jakieś takie już ulotki niekolorowe, napisane jakimś dziwnym języku, więc zrozumieliśmy, że ten język to jest albo szwedzki, albo norwecki, bo były flagi takie małe, nie też, tylko flagi małe. I zorientowaliśmy się jako inteligentni ludzie, że chodzi o to samo, tylko napisane, że podróż kosztuje 7 euro. Tylko oczywiście trzeba być albo Szwedem, albo Norwegiem. Pomyśleliśmy, że tak rządy szwedzkie lub norweskie finansuje urlopy dla zdepresowanych, znajdujących się w depresji swoich obywateli, bo tam zima i słońca, tak. No i co teraz robisz? No nie chce się wydawać tych 45, a chce się albo południe, albo północ zobaczyć. No i postanowiliśmy, że jednak ustawimy się w kolejce, która jest na sami śledzie, sami na plecy. I ja wyglądam, jak macie jasne włosy, więc dla mnie nie było problemu, kolega miał włosy ciemne.
i zaczęliśmy się zastanawiać, co robić. No, oczywiście nie przemówimy tak Mika, nie poszła z Pani po niebiesku. I Pani, która przyjmowała pieniądze i zapraszała do karu za te 7 euro, pytała o nazwiska. Więc ja myślałam, jakie to nazwisko wymyślić, jakie to nazwisko. I raptem szczerze mówi do głowy, że ja się odzapowiem jako Irena Svensson. To jest bohaterka właśnie tej powieści. No i znowu nie weszło, powiedziałam Irena Svensson. I jakaś było moje zdziwienie niesamowite, bo pani po szwedzku zaczęła do mnie coś mówić. I mówi, ja zrozumiałam z tego, że ona pyta, bo wymieniła nazwisko Szkworecki. I ona pyta po prostu, ja mówię, że tak, tak, po polsku, że okazuje się, że tak, tak, po duńsku, czy to jest po prostu tak. Dzień dobry. Więc w ten sposób posłużył mi się Szkworecki, a raczej książka wydana po polsku przez was, żebym odwiedziła kawałek tej sztucznej wyspy za 7 euro. Czyli 38 euro do przodu. Właśnie, właśnie. Tak, to na dużo można mówić o różnych przeglądach, ale to była ostatnia, więc wracając do tego zdjęcia z Pragi. Dzięki wielkie, Aciu. Za to też, że przywołałaś raz o Szkworeckiego, bo to rzeczywiście ukochany nasz autor, mój pisarz z tej całej wielkiej gromadki czeskiej, Hrabala, Kundery. To jednak Szkworeckiego osobiście ja cenię najbardziej. Żeśmy wydali, jak wspomniałeś, jego Batalion czołgów i opowiadania związane tak z Kukułką, a tego inżyniera oczywiście ludzkich dusz, który został Angelusem w Polsce tutaj nagrodzony, jest w ogóle, wydaje mi się, taką książką, której my nie mamy, to znaczy eposem tego doświadczenia historycznego, powojennego w naszej rzeczywistości po 1945 roku, wspaniałą opowieścią o tym. A teraz z Andrzejem Jagodzińskim pracujemy nad kolejną książką Szkworeckiego, więc będzie on ciągle dalej obecny. Andrzej, tak, oczywiście za tłumaczenie Szkworeckiego dostał nagrodę również jako wspaniały tłumacz. Kto jeszcze z Państwa by się chciał jakąś opowieścią podzielić, czy książką? Łukasz, bardzo proszę. Mnie przychodzi do głowy Kraj ludzi i książek. To bardzo rozpalało zawsze moją wyobraźnię, takie miejsce. To miejsce istniało i jakoś tęskniłem za takim miejscem. I zdaję sobie sprawę od jakiegoś czasu, że znalazłem się w takim miejscu i to jest właśnie tutaj. To jest Kraj ludzi i książek. Z tego powodu jestem szczęśliwy. Mógłbym powiedzieć, że cudownie jest się urodzić w kraju, gdzie tworzenie książek ma wymiar ludzki. To jest też tutaj i skoro się już wydało, że tworzę też książki, to największą wartością w czasach, kiedy książki tworzy komputer, kiedy książki tworzą specjaliści, kiedy to można wszystko robić na odległość, czyli bez jakiegoś kontaktu, bez zaangażowania. Owszem, pracujemy na odległość, ale to jest zawsze jakiś taki rodzaj kontaktu bardzo intymnego i to jest chyba najcudowniejszą rzeczą w tej pracy. Oczywiście seria Meridian to jest moja ukochana seria i tu mam bardzo, bardzo wiele książek. Mogę powtarzać za tobą, Krzysztofie, na przykład Józefa Burga właśnie, Okruchy. Pamiętam, że jako dziecko nie mogłem przeczytać Serca Amicisu, bo po prostu nie byłem w stanie, to są krótkie opowiadania, ale nie byłem w stanie doczytać do końca, bo miałem oczy zalane łzami, ściskało mnie straszliwie. Pisarczyk z Genui. Tak, tak, tak. Coś takiego przy Josifu Burgu mi się powtórzyło jako już dorosły człowiek, ale jakieś ściśnięcie w gardle.
Sebastiana na tę samą sytuację. Tam się pojawił Leon Wolowicz, właśnie jako ten, który tak jak powiedziałeś, dał mu głos. I teraz w tym zbiorze czytam króciutki szkic Halina o Halinie Mirskiej Lasocie, tłumaczce, wielkiej tłumaczce języka rumuńskiego. Zupełnie jestem sparaliżowany cały czas tą historią. Jako ktoś, kto uczył się rumuńskiego, korzystałem z jej podręczników. Mamy wielki słownik rumuńsko-polski, przez nią opracowany. I ta jej historia z dzieciństwa, nie znała rodziców, została porzucona przez rodziców po to, żeby zostać ocaloną. Historia, której nigdy nie wypowiedziała, której nic z nas nie podejrzewał. I właśnie Leon Wolowicz ją opisuje, więc to są... to jest ta sieć ludzka, która jest niezwykła zupełnie dzięki Meridianowi. No może ta statkanka łączna, o której ty mówisz, czyli takie więzi międzyludzkie. Więc każda książka właściwie odkrywa coś takiego wyjątkowego. No i to, z czego bardzo się też cieszę, to są tłumaczki, wyjątkowe tłumaczki, które macie i które, no myślę, że ja mam słabość ogromną do tłumaczek, do tłumaczy jej nie mam, wydaje mi się, że tłumaczę. Jestem w stanie zrozumieć, w jaki sposób tłumacze tłumaczą, bardzo logicznie przekładają. Natomiast tłumaczki dla mnie posiadają tę tajemną moc rozumienia. Niewiarygodną zupełnie, więc pani Dorota Horodyska. Wcześniej nie mieliśmy tłumacza albańskiego. Ismail Kadary był tłumaczony z francuskiego. Tak. On jest pierwszą tłumaczką, która bezpośrednio tłumaczy. Magdalena Petryńska, Joanna Pomorska, Joanna Ogniewska. To są po prostu ludzie, którzy tutaj, którzy normalnie nie występują. U was oni są zawsze doceniani. To jest spotkanie z najwyższej próby tłumaczeniami i literaturą. Dzięki wam. Danuta ci list na Szymińska, żebyśmy mogli dodawać. Dzięki Łukaszu wielkie. No za to, że też przywołałeś to, przypomnę Państwu, to Paul Celan o Bukowinie powiedział, kraj ludzi i książek. I to, co powiedziałeś na końcu, ja rzeczywiście wymyślając tą serię Meridian,